spotkaliśmy się tutaj po to, żeby uświadomić mieszkańcom gminy Kleszczów, mieszkańcom tej ziemi kleszczowskiej, że istnieje możliwość, istnieje ryzyko. Ja nie jestem jasnowidzem i nikt z Państwa nie jest jasnowidzem i tak naprawdę nie wiemy, czy dojdzie do grabieży ziemi, czy nie dojdzie do grabieży, bo inaczej tego nie można nazwać. Gmina Bełchatów wpadła na pomysł, oczywiście z panią poseł parlamentarzystą jednym, że zabiorą część Rogowca, najbardziej istotną i najbardziej dochodową za kilka lat. Jest to część elektrowni Bełchatów i myślę, że za kilka lat, nie tylko ja, ale wiele z Państwa osób tutaj zgromadzonych, że za kilka lat tak naprawdę, gdyby doszło do takiej sytuacji, budżet gminy znacznie się zmniejszy. Nie będzie tego komfortu, nie będzie komfortu życia, nie będzie rekompensaty. Mówię o rekompensacie, bo ten budżet, który jest tak wysoki i który stawia nas w czołówce, mówi o tym, że gmina Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce w rankingach. Ale to jest rekompensata, która tak naprawdę nam się należy ze względu na degradację w środowisko, ze względu na to wszystko, co tutaj spotykamy na co dzień. Na brak wody, na odwodnienie, na zapylenie, na choroby wynikające z tego tytułu. My, mieszkańcy gminy Kleszczów, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanych przez panią poseł Małgorzatę Janowską i wójta gminy Bełchatów Kamila Ładziaka zmian administracyjnych naszej gminy. Budżet, a w szczególności dochody uzyskane w dużej mierze z podatków płaconych przez koncern PGE Gieksa, którymi dysponuje gmina Kleszczów, jest rekompensatą za degradację środowiska, odwodnienie terenów gminnych, składowisko szkodliwych popiołów, będących ubocznym odpadem produkcji energii, wynikającą z ich działalności. Działalność ta powoduje również zwiększoną zachorowalność na rozmaite choroby. Ponadto zarówno Góra Kamień, jak i odkrywka kopalniana przyczyniają się do zmian klimatycznych, takich jak na przykład małe opady deszczu lub całkowitych brak. Występują też trzęsienia ziemi, które powodują uszkodzenie mienia. Warto dodać, że wysokość uzyskanych z tytułu podatków dochodów pozwala nam aktywnie udzielać pomocy finansowej sąsiednim gminom i nie tylko. Pomagamy również różnego rodzaju instytucjom medycznym i oświatowym. Do listu załączamy listę mieszkańców, którzy wyrażają sprzeciw wobec planowanych zmian granic administracyjnych gminy Kleszczów. Tutaj w tym miejscu chciałbym powiedzieć jeszcze pani poseł Janowskiej, bo pewnie będzie nas oglądała. Jeśli będzie trzeba, zorganizujemy autobusy i wspólnie pojedziemy pod biuro poselskie pani poseł Janowskiej. I oczywiście też do pana Kamila Ładziaka, bo nieładnie jest, jeśli mieszkańcy gminy Kleszczów dowiadują się o planowanej grabieży, bo inaczej tego nazwać nie można, dowiadują się z mediów. Dlaczego pan tutaj dzisiaj przyszedł? Uważam, że akurat należy walczyć o granice suwerennej gminy. Jeśli czasem, co tak naprawdę na tę chwilę nie do końca wierzę, że coś takiego może nastać, ale gdyby coś takiego się zdarzyło, to nie do końca wtedy ta gmina będzie suwerenna. Więc musimy walczyć o gminę i moim zdaniem właściwym jest krokiem, by mieszkańcy właśnie, jak tutaj dzisiaj tak licznie przyszli i przedstawili swoje zdanie właśnie podpisując listę, petycję. Żeby poprzeć własną gminę, która ma być rozbiór ma być dokonany na naszym terytorium. Jeśli by doszło już do tego rozbioru, czy będziecie Państwo w jakiś inny sposób starali się zaprotestować? No, myślę, że chyba siłą. W jaki sposób? Nie wiem, musimy się uzbroić, no bo to jest napad, najazd na nasz terytorium. Witam, dzień dobry. No, myśmy początkowo kilka dni temu, jak ta inicjatywa powstała, rzeczywiście sami też zachęcali mieszkańców na swoim profilu Twój Kleszów na Facebooku do tego, żeby tu przyjść, ale jakby to moja obecność dzisiaj jest konsekwencją tego, tylko że dzisiaj po tym, jak w piątek na sesji Rady Gminy władze gminy aktualne wreszcie zdecydowały się podjąć kroki, jakie należy, to z perspektywy już tego wydarzenia uważam, że być może przedwczesne to tutaj zwołanie tego spotkania. Wydaje się, że ten list do premiera, że w urzędzie zaczyna się dziać wszystko tak, jak należy. Słychać tutaj, już przeciekają do informacje, że zostały powołane stosowne zespoły merytoryczne do sprawy tego zagrożenia, jakim jest zabranie nam Rogowca. Więc zostawmy teraz sprawy w rękach władz prawowitych. Od tego są, od tego jest wójt, od tego jest Rada Gminy i może poczekajmy. Czas na mieszkańców jeszcze nadejdzie. Czy w obecnej sytuacji organizacje stowarzyszenia kleszczowskie powinny się zjednoczyć i razem odeprzeć ten atak?
Nie, ja zdecydowanie uważam, że tak. To już widać, bo tak jak mówię, ja to spotkanie promowałem początkowo, bo przyznam, to było w czasie, gdy nie było widać za bardzo inicjatywy ze strony urzędu. Jakieś oświadczenia tylko medialne, takie rzeczy. Więc ja to promowałem, nie wiedząc nawet, kto jest tutaj inicjatorem tego, bo na początku to była anonimowa strona fanpage Wspólnie Obrońmy Gminę Kleszczów. Ale myślę, że ta sprawa, chociażby z uwagi na fakt, że przecież ta sprawa, jeśli będzie miała swój ciąg dalszy w postaci rzeczywiście złożonych wniosków do wojewody i tak dalej, to ona zahaczy o kadencję kolejnego samorządu. Czyli ten wójt, jeśli mu dane będzie sprawować władzę dalej, no to będzie to robił, a jeśli nie, to inny wójt, inna rada gminy, inni radni. Więc tu co do tej sprawy myślę, że będzie porozumienie i będzie działanie tylko. Tu mój apel jakby i wola, tak bym chciał, żeby tak było. Niech urząd weźmie na swoje barki koordynację większą i tutaj porozumienie wspólne z tymi wszystkimi aktywnymi ludźmi na terenie naszej gminy. To jest na barkach urzędu. Muszą to lepiej koordynować, muszą to lepiej komunikować, żeby nie było takich sytuacji jak teraz, że gdzieś tam ktoś robi różne rzeczy na boku. To jest spotkanie mieszkańców gminy Kleszczów, jeśli tak można to nazwać. Jest spotkanie mieszkańców gminy Kleszczów, którzy mówią i informują panią poseł Janowską i pana wójta gminy Bełchatów Kamila Ładziaka, że są stanowczo nie i przeciwni zmianom granic administracyjnych gminy Kleszczów. Czy myśli pan, że takie spotkanie, takie zbieranie podpisów da radę? Wie pan co, wydaje mi się, że stanie biernym i się przyglądanie to jest troszkę za mało. Mieszkańcy gminy oczekują od pewnych osób, pewnych ruchów, pewnych sytuacji. Nie po to zostałem radnym gminy Kleszczów, żebym stał bierniej, żebym się przyglądał. Zostałem po to radnym gminy Kleszczów, wybrany przez społeczeństwo, żebym reagował na te wszystkie wydarzenia, które są złe dla tej gminy. Na ostatniej sesji Rady Gminy był podnoszony przez wójta ten temat. Jednak mimo wszystko zdecydował się pan na to, żeby zorganizować to dzisiejsze spotkanie i poprosić mieszkańców o wsparcie. Tak, zgadza się. Był podnoszony ten temat przez wójta gminy Kleszczów. Samorząd, Rada Gminy i wójt wystosowali stosowne pismo do premiera, ale wydaje mi się, że dopiero po naszej interwencji, dopiero takie działania miały miejsce, jak powstał fanpage Wspólnie dla Obrony Kleszczowa, jak w Polomarkecie pojawiła się informacja z roll-upem nierozbiorowi gminy Kleszczów. Wtedy ten punkt został wprowadzony w dniu sesji, nie był wcześniej planowany. Ja się bardzo cieszę, że wójt gminy Kleszczów wprowadził ten punkt. Bardzo się cieszę, że wziął pod uwagę inicjatywę mieszkańców, która była skłonna zorganizować taką inicjatywę, jak tutaj widzimy. Czy sądzi pan, że powinno dojść do spotkania pani poseł Janowskiej z wójtem gminy? Oczywiście uważam, że powinno dojść do spotkania pani poseł Janowskiej z wójtem gminy, ale z całą radą gminy Kleszczów, ale też jak również z mieszkańcami tejże gminy. Była pani poseł Janowska u nas kilka miesięcy temu. Mówiła o tym, czym się zajmuje, jakie ma plany na przyszłość. Nie wspomniała o tym pomyśle. To jest bardzo nieładnie i bardzo niegrzecznie z jej strony. Uważam, że z taką inicjatywą, z takim pomysłem to pierwsza powinna przyjść do samorządu gminy Kleszczów. Dlaczego pan tutaj dzisiaj przyszedł? Proszę pana, przyszedłem, żeby zaprotestować przeciwko stosowaniu tego rodzaju, uprawianiu tego rodzaju polityki przez naszych było, nie było sąsiadów. Jestem też zdziwiony postępowaniem pana wójta z Bełchatowa, szczególnie pana wójta, bo proszę pana, jestem radnym już 20 lat w tej gminie, byłem w kilku kadencjach przewodniczącym rady. No i nie przypominam sobie takiego roku, w którym nie pomoglibyśmy gminie Bełchatów i to znacznymi kwotami pieniężnymi, więc myślę, że no w taki sposób nie powinno się dziać w polityce. A jeśli jednak ten pomysł pani poseł Janowskiej przejdzie, co wtedy państwo zrobią? Mam nadzieję, jestem przekonany w 80%, że nie dojdzie to do skutku, aby rozebrać gminę Kleszczów. Powiem więcej. Proszę pana, gmina Kleszczów swego czasu liczyła 17 miejscowości. Zostało 10 miejscowości, więc jeżeli dalej będziemy rozbierać, to nie ma sensu trzymania takiej małej gminy. Do tego nie powinien rząd polski dopuścić, bo sytuacja taka może się powtórzyć. Dzisiaj jest w Kleszczowie, jutro będzie gdzie indziej, pojutrze, więc narobiłoby się tutaj chaosu, bałaganu, co na pewno nie sprzyja rozwojowi gminy i w ogóle
jakiejś więzi międzyludzkiej czy sąsiedzkiej. Proszę pana, druga sprawa to jest taka, że jest to wina po części ludzi, którzy obecnie rządzą tą gminą. No nie da się ukryć, pan sekretarz tutaj się pięknie wypowiada, bo jest dobrym oratorem, ale proszę pana, gdzie on był, jak się to zaczynało? Proszę pana, ludzie z zewnątrz tutaj w gminie Kleszczów objęli wszystkie główne stanowiska. Mają dostęp do wszystkich dokumentów, mają dostęp do planów, do projektów rozwoju i tak dalej, rozbudowy tej gminy. A przede wszystkim mają dostęp do pieniędzy. Proszę pana, jest tak, że jak jest, gdzie się dwóch bije, jak przysłowie mówi, trzeci korzysta. Jeżeli jest taka sytuacja, że nie ma tutaj władzy, jakiej by się chciało mieć, jaka powinna być, która dba o miejsce, w której pracuje, tylko myśli o swoich interesach, proszę pana, to tak się dzieje. Obcy z zewnątrz, że tak powiem, wyczuli sprawę, że nie ma jedności w Kleszczowie i próbują ją po prostu w brutalny sposób rozerwać. Czy uważa pan, że wójt i jego urzędnicy przespali ten najważniejszy moment? Oczywiście, że tak to się rysowało już dużo wcześniej, jak ktoś, kto obserwował to życie, proszę pana, to wie doskonale, że tak było. Pierwszym takim namacalnym źródłem to było podarowanie przez wójta i jego kolegów 20 milionów dla komercyjnej firmy z Bełchatowa, która zajmuje się wywozem śmieci i efekt był tego taki, że w tym roku ta oto firma, która dostała 20 milionów złotych, proponowała podwyżkę odbioru śmieci o 50%.